Serdecznie witamy naszych widzów. Zapraszamy do słonecznej Atlanty, gdzie na obiekcie Mercedes-Benz Stadium wszystko jest już gotowe do rozpoczęcia spotkania. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w komplecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Mamy nadzieję, że spotkanie dostarczy nam wielu emocji. Jeszcze długo będziemy o nim dyskutować. Atmosfera na trybunach niesamowita i mamy nadzieję, że przełoży się to na poziom meczu. Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. Zdobywają kolejne metry boiska. Popatrzmy. Piłka w pole karne. Ma tam kto wykończyć. Pewnie teraz chwyta piłkę bez żadnych problemów. Łatwo przyszło, łatwo poszło. I teraz centra w pole karne. No cóż, zaliczmy tę główkę do statystyki strzałów, ale nie w światło bramki, więc zagrożenie było średnie. Doskonale utrzymuje piłkę w boisku. Co z nią teraz zrobi? John. Jest próba do grania, ale jest też blok, który udaremnia niebezpieczną wrzutkę. Coraz bliżej pole karne. Obrona musi mieć się na baczności. Udane wejście, ale będzie rzut rożny. Głęboko w pole karne zagrywa. Dicker, Rabia, zatrzymała tę centrę, dobry blok. Pacheco, Dicker, piłka posłana na dalszy słupek, ładna interwencja, bez chwili zawahania, nie pozwala piłce wpaść do bramki. Tu nie mogło być mowy o zaskoczeniu. Rzuca w okolice 11 metra. Wybija piłkę z linii bramkowej. Nic z tego. Oddalają teraz zagrożenie. Kringe. Świetna interwencja. Znowu są przy piłce. Pacheco, Sidibe, bardzo inteligentna gra w obronie, znowu mają piłkę. Carter ma wsparcie, by to rozegrać. Piłka krąży teraz w pobliżu pola karnego. Cierpliwie szukają szansy. No w końcu bramka! Udało im się. Mamy pierwszego gola. No wreszcie coś wyniknęło z ich dotychczasowej przewagi. No to mamy 1-0. O, teraz świetne zachowanie w defensywie. Akcja zastopowana. Aj, takim podaniem wystawia nerwy kibiców na próbę. Spalony. A w pierwszej chwili myślałem, że sędzia puści akcję. Będzie mieć tam w środku mnóstwo miejsca. Ależ to była okazja. Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. Rozwija się akcja. Bramka już blisko. Ciekawe, jak rozwiążą ten atak. Pewnie łatwo obroniony ten strzał. Strzelać głową to trzeba z głową. Tak to nikogo nie zaskoczy.
szukają wyrównującego trafienia, ale bez zbędnych nerwów, spokojnie rozgrywają piłkę. Próba wrzucenia piłki, interwencja w obronie oddala zagrożenie. Robi się coraz groźniej. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na panewce. Powoli można już zacząć oceniać postawę drużyny gospodarzy. Wygrywają przed własną publicznością i mają naprawdę sporą szansę, by zakończyć pierwszą część na prowadzeniu. Na razie nie jest źle, to zupełnie przyzwoita połowa w ich wykonaniu. Tyle, że takie prowadzenie to może być pułapka. Można popaść w samozadowolenie, a drużyna przeciwna z pewnością nie straciła jeszcze nadziei na korzystny wynik. Czeka nas jeszcze sporo emocji. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Przesuwają akcję bliżej pola karnego, ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Nic z tego. Chorągiewka uniesiona. Offside. Słusznie odgwizdany, spalony. Niestety próba powrotu na pozycję nieudana. To podanie trochę za wcześnie. Zabrakło chyba cierpliwości. Mamy informację, że do meczu zostanie doliczona jedna minuta. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Sędzia zakomunikowała gwizdkiem, że czas przerwy dobiegł końca. Piłka w grze. Podanie nie trafia celu. To bramki mają już blisko. Można by coś tu wymyślić. Groźne dogranie, ale dobrze wyczute intencje. Podanie, dobrze pomyślane. No i mamy sygnał, mamy gwizdek. Był offside. Świetne wyjście na pozycję. Bardzo niewiele zabrakło, żeby nie spalić. Pech, co tu dużo mówić. O, zupełnie niepotrzebne to było. Strata piłki. Carter. Nie oddają głupio piłki, nie tracą jej. Wciąż budują tę akcję. Minimalny spalony tutaj, minimalny. Oj, spaprane to podanie, naprawdę. Ależ teraz mogło być groźnie. Katastrofie zapobiegła tylko ta interwencja. Ta im teraz remis. Nie ma gola. Co za interwencja. Ma piłkę na skrzydle. Co teraz? Popatrzmy. Piłka wybita za linię końcową, czyli zaraz będziemy mieli rzut rożny. Cudowna piłka, spójrzmy. Czy trafi? Po pustej bramki. Tak to się robi, bramka.
Proszę Państwa, dzięki temu trafieniu mają dwubramkowe prowadzenie. Na razie 2-0. Akcja przerwana, będzie przód z autu. Wywierana teraz presja. Ale strzał zablokowany. W okolice jedenastki teraz wrzuca. A teraz kontratak. Musi być bramka! Pięknie kieruje teraz zespół z Opała. Przejmuje teraz piłkę. Miejscowa drużyna zdecydowanie częściej jest przy piłce. Bo jaki jest najlepszy sposób na danie uniemienie przeciwnej wyczynie strzelenia bramki i nie odda bramki. Jeśli ty jesteś posiadany, to strata rola w tym momencie i nie jest zagrożona. Kolejny raz tracą piłkę. Paczeko. Dobra centra w szesnastkę. Trzy bramki przewagi, mecz jest chyba rozstrzygnięty. Widzimy świetną centrę, która odłożyła drogę do bramki. A z takiego bliska to nawet wybrzmy chyba trafili. To pewne wykończenie i zero szans na obronę. Naprawdę, ale dawno nie oglądaliśmy tak jednostronnego widowiska. Równie dobrze już teraz można byłoby zakończyć ten mecz. Szalbacze. Przerywa to dośrodkowanie pewnym wyliciem. Ticker. Nie dobiega. Kolejny gol. Prowadzą już różnicą 4 bramek. Jest to skórka. Możemy prześledzić tę serdecznie wyprowadzoną kontrę. Aby cały futbol był efektywny i efektowny. Ale tutaj mieliśmy też pokaz, jak należy wykańczać sytuację, którą droga naciska i nie pozwala dobrze przemierzyć. Pełen spokój i skuteczny strzał światło bramki. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Skutecznie zablokowana ta centra. Ośrodkowuje pole karne, ma komu zagrać. Źle, nadal jest niebezpiecznie. Ładna interwencja, bez chwili zawahania. Nie pozwala piłce wpaść do bramki. Tu nie może być mowy o zaskoczeniu. Głębokie dośrodkowanie trójkorożnego. Dobra sytuacja, można ruszać z tą kątą. Ciekawe teraz to zadanie, na linię obrony, spójrzmy. Nie do wiary, naprawdę nie mają litości, znowu bramka, podwyższają prowadzenie, deklasacja. Spójrzmy raz jeszcze na tego gola, a najpierw na piękne dogranie górą. Sam strzał był bajeczny, idealnie się ustawił, nie musiał przejmować, tylko kropnął z powietrza. Jaki jest wynik? Sami Państwo widzicie, ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, tu już niewiele może się zmienić. Zbiega ze skrzydła ku bramce. To była interwencja do statystyk. I przerzut piłki w poprzek na drugie skrzydło. Bardzo kiepskie to jej podanie. Strata. Carter. Do końca. Zostało już tylko 5 minut. No cóż, zaliczmy tę główkę do statystyki strzałów, ale nie w światło bramki, więc zagrożenie było średnie. I szuka dobrego rozegrania. Strzela teraz! Udany blok, brawo!
głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. I wpadło! Jest! Celna główka! Brawo! A więc Pogrom 6-0. Czyli już wiemy, w związku z przestojami mecz potrwa 2 minuty dłużej. Ładne teraz dośrodkowanie w pole karne. Piękny był to wolej, no ale jednak Pudło. Świetna technika, duża precyzja, bardzo niewiele tutaj zabrakło. Koniec meczu. Fantastyczny do...